Cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku na tym kanale, a dzisiaj będzie arcypotężny film, ponieważ przedstawię wam moją kolekcję minifigurek z serii Lego Ninjago. Także zapraszam do oglądania. Ostatni tego typu materiał na moim kanale pojawił się jakoś ponad rok temu, dlatego tutaj warto byłoby sobie zrobić jakieś małe odświeżenie. No i dlatego skorzystałem z okazji, że świętujemy moi drodzy czwarte urodziny tego kanału. Także naprawdę wam gratuluję, bo oczywiście nie tylko ja go tworzę, a również i Wy, dlatego dzięki Wam, na tym kanale jesteśmy już równe 4 lata. 26 maja 2018 roku pojawił się pierwszy odcinek na tym kanale, także zobaczcie, jak naprawdę bardzo długo już tutaj nagrywam, i sprawi mi to daje naprawdę bardzo dużo przyjemności, także bez zbędnego przedłużania myślę, że możemy sobie lecieć z samym odcinkiem, i tak samo jak rok temu podzielimy sobie to na po prostu sezony, od najniższego do najwyższego, jeżeli chodzi o moją kolekcję. Aha, no i trzeba jeszcze wspomnieć, że ten odcinek jest ważny do maja tego roku, ponieważ no jakby kończy nam się maj, a już w czerwcu przecież wychodzą zestawy na 16 sezon Lego Ninjago, więc już za miesiąc się to u mnie zmieni, bo będzie zdecydowanie więcej minifigurek w mojej kolekcji. Ale no, lećmy już z tym odcinkiem. A kiedy tak to wszystko sobie rozłożyłem na łóżku, to zobaczcie jak to wygląda w tych wszystkich kubkach. Naprawdę jest tego ogrom. Naszą przygodę rozpoczniemy sobie od odcinków pilotażowych oraz sezonu pierwszego. No, jeżeli chodzi o pilotażówki, to właściwie w mojej kolekcji znajduje się obecnie tylko i wyłącznie Kai w wersji DX. Miałem jeszcze kilku szkieletów oraz kilku ninja w innych wersjach. Natomiast właśnie to, to też prezentuje się w dzisiejszym odcinku. Niektóre figurki po prostu poszły do pudełek i tak dalej. No i po prostu nie mam ich dzisiaj w swojej kolekcji. To się tyczy nie tylko właśnie odcinków piotażowych, ale i kilku sezonów, które za chwileczkę Wam zaprezentuję. Torsik, jak i nóżki oczywiście są tutaj ozdobione w tego smoka. ma oczywiście od Kaja, z tyłu również jest napis Kaj, więc bardzo fajnie to wygląda. No i oczywiście standardowy wyraz twarzy, pierwszy wyraz twarzy Kaja. Oraz ta naprawdę bardzo ciekawa i staromodna maska. Natomiast, jeżeli chodzi o nowych ninja, no właściwie to sobie odsuńmy, czyli ninja sezonu pierwszego, no to mamy tutaj komplecik oprócz Lloyd'a. No, bo mamy tylko i wyłącznie w mojej kolekcji, znajdują się właśnie 4 z 5 ninja, którzy w pierwszym sezonie się pojawili. Mamy oczywiście od lewej Kaja, Zayna, Jaya oraz Kola, No i też co jest ZX, są naprawdę piękne. Pokażę to na, na przykładzie tutaj Kaja, naprawdę bardzo je lubię. Chociaż mam naprawdę mało szczegółów, niektóre z nich, bo oczywiście tej Kai na nogach ma tylko i wyłącznie taki jeden, jakby szary pasek. Ale i tak ma to swój klimat. Pierwsza, wtedy też się pojawiły te zbrojki, no i te naprawdę bardzo ładne maski. I oczywiście mam wszystkie cztery złote bronie, a gdzieś tam z tyłu, jeszcze jeżeli chodzi o złoczyńców, mamy takiego oto wężona. No więcej, tu jak ładnie umiałam odnaleźć w swojej kolekcji, tylko taki jeden się ostał, no ale już trudno. Sezon drugi sobie pomijamy, ponieważ z tamtego sezonu nie mam ani jednej minifigurki. No bo miałem tylko i wyłącznie taki zestaw, który teraz widzicie na ekranie. Ale te dwie figurki po prostu zgubiłem. A tutaj mamy przedstawicieli sezonu trzeciego. Są również tylko i wyłącznie dwie minifigurki. No i tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o te stare sezony, to bardzo dużo figurek po prostu nie mam przez to, że je pogubiłem. No bo z tego sezonu miałem właściwie wszystkich ninja, kilka nidroidów. A tutaj usta ostał się tylko i wyłącznie Kol oraz... Sensei Garmadon, ale z tego Garmadona naprawdę bardzo się cieszę, bo ostatnio go odbudowałem no jedynie jedyne co tutaj mu brakuje to tylko i wyłącznie jego normalne nóżki, dałem mu takie od Mistrza z po prostu Legacy natomiast tutaj no pasuje to dość mm, właśnie do tej figurki aczkolwiek nie są to jego oryginalne nóżki, ale figurka naprawdę przyznacie sami że wygląda bardzo fajnie i jest ważna dla serialu. Akol od taki klasyczny strój. Tutaj w tym sezonie nie mieliśmy w ogóle druku na nóżkach, więc troszkę słabo. Ale torcik naprawdę bardzo ładnie wygląda z tyłu i z przodu. No i też pierwsze raz wtedy pojawiły się takie maski, właśnie gdzie mieliśmy też możliwość zaczepienia sobie włosków w postaci. No i oczywiście, te pod spodem mamy standardową, starą główkę. Kola. No z sezonu czwartego troszkę więcej figurek mi się uchowało, mamy tutaj jeżeli chodzi o dobre postacie Kola w wersji właśnie z tego sezonu, w takim stroju po prostu dżunglowym, on oczywiście pochodzi z Kruszarki Skał, tutaj bardzo ładna maska, no i ogólnie takie fajne dość brońki, natomiast drugą figurką z dobrych postaci jest tutaj Nia w wersji Kabuki, która pochodzi z takiego czteropaku, czteropaku minifigurek z Toys Rasa który wyszedł chyba jakoś w roku 2018, albo 2019, czyli nie jestem dokładnie pewien. W każdym bądź razie minifigurka wygląda tak. Tutaj tylko i wyłącznie, no znowu tak samo jak w przypadku Garmadona, są tylko złe nóżki, ale reszta oczywiście jest tutaj standardowo dobrze, no i ma również taki fajny wachlarz. Natomiast jeżeli chodzi o złe postacie, to mam tutaj dwóch przedstawicieli, oczywiście plemiona tych anakondowców, znaczy no to nie są anakondowcy, tylko bardziej... Ci, jakby kultyści od Chena. No i właśnie jest również sam Chen, który wygląda naprawdę niesamowicie. Bardzo się cieszę, że ta figurka dalej jest w mojej kolekcji. Nie zwalniamy tempa i lecimy sobie z sezonem piątym. W którym to odziwo, no nie ostał mi się żaden ninja, tylko i wyłącznie dwie takie postacie oraz jeden duszek. Ale naprawdę są to świetne minifigurki, ponieważ mamy tutaj mistrza u w tej wersji z piątego sezonu. On również podchodzi pod sezon szósty naprawdę bardzo mi się podoba jego strój, i jest to chyba jeden z jego lepszych właśnie tutaj e, po prostu strojów jeżeli chodzi o wszystkie sezony LEGO Ninjago. Mamy również tutaj naprawdę świetną minifigurkę. Jest to chyba no top 3 moich minifigurek z LEGO Ninjago i ogólnie, bo jest to Moro w wersji opętanego zielonego ninży. Bardzo długo chciałem mieć tą minifigurkę i w końcu po kilku latach się udało. Naprawdę świetna, druki. no i ta minifigurka po prostu jest no po prostu genialna, tak? Inaczej się tego nie da nazwać. A mamy tutaj również takiego oto duszka, który to pojawił się właśnie w tych zestawach. I możemy sobie go dać na główkę minifigurki. Wtedy wygląda to właśnie następująco, jak teraz widzicie na ekranie. Także takie skromne trio, jeżeli chodzi o sezon 5. Za to sezon 6 to już mam pokaźną kolekcję. Nic dziwnego, bo jest to w końcu mój ulubiony sezon, jeżeli chodzi o wszystkie z Lego Ninjago. I mamy tutaj praktycznie wszystkich ninja poza Zaynem. Właśnie nad tym ubolewam, ale może kiedyś uda mi się go zdobyć. Jeżeli chodzi o ninja, to pokażę wam ich na przykładzie Jaya. On wygląda naprawdę świetnie. Te stroje są jednym z moich ulubionych. Tutaj, ten jakby na druk Air er naprawdę świetna kolorystyka, bo mamy połączenie czarnego oraz niebieskiego. No i takie naprawdę świetne, wykrojone zbrojki. Jeżeli chodzi o Jay'a, to właśnie tego wam go pokazuję, ponieważ mam również dla niego alternatywną główkę razem z włoskami, które to pojawiły się w zestawie z Twierdzą Nieszczęścia. I ten Jay to już w ogóle jest mój faworyt z tą opaską na oko, a z tyłu jeszcze uśmiechnięty wyraz twarzy. A jeżeli chodzi o Zayna, to może nie mam go w wersji ninja z tego sezonu, aczkolwiek mam tutaj echo Zayna, którego dostałem od jednego z moich fanów w paczce kiedyś, oraz Zayna uwięzionego w mieczu dusz. A tutaj na Dakan genialna postać, jak i mini figurka, i dodałem mu tutaj taki jeden groszek, żeby mu się lepiej trzymały te włoski, bo w zestawie akurat go nie miał. W tym sezonie również pojawiła się jedna z dwóch big figurek z Lego Ninjago, i jest to oczywiście psiakostka, tłumacząc na angielski dokszank. Gdzieś tam z tyłu sobie stoi jeszcze Flintlock. A jeżeli chodzi o minifigurki z tego sezonu, to dołóżmy to sobie jeszcze tego mistrza, o którym wcześniej wam mówiłem, właśnie z sezonu piątego, bo tak jak wcześniej wspomniałem, właśnie jest on również tutaj pod ten sezon uporządkowany. No i mamy jeszcze Jaya w wersji takiej oto, która właśnie ukazała się również w sezonie szóstym, przy oczywiście tych szklanych kopułach, przy których ninja zauważyli swoją przyszłość. Właściwie to było w sezonie piątym, ale bardziej pod szóstym i tam figurka podchodzi. Także tutaj no, żegnamy naprawdę świetny sezon. Jeżeli chodzi o moją kolekcję figurek, to jestem z niej zadowolony. A mam nadzieję tylko, że jeszcze kiedyś zdobędę sobie figurkę Zayna w stroju oczywiście Skybound. Sezon siódmy. No i tutaj też dość dużo minifigurek udało mi się zebrać. No bo przede wszystkim mam tutaj całą kolekcję ninja. Wszyscy ninja, właśnie w tych strojach które są naprawdę bardzo, bardzo fajne. No i zobaczmy sobie na przykład kola, któremu tutaj pozwoliłem dać sobie rączkę z figurki Energy, ze święta umarłych, a jeżeli chodzi o święto umarłych i Lego Gol y, mówi, to sobie to pominijmy, bo z tamtych filmów akurat nie mam dość sporo figurek, właściwie to tylko takie jakieś resztki w mojej kolekcji się ustały. Jeżeli chodzi o resztę, Ninja, to napady wyglądają oni świetnie, te stroje po prostu mega mi się podobają, a Kai ma tutaj również oczywiście ten miecz, który mógł jakby stworzyć smoka syntezy. No i mamy również naprawdę świetne mi figurki, czyli władz Czasu Krux i Akronix. Naprawdę genialne minifigurki. To są jedne z moich faworytów, również w kolekcji. Chyba zaraz po e, Lloydzie, właśnie z sezonu 5. Tego wiecie, Moro. Mamy również kilku wężonów, właściwie to trzech. Mamy tego generała, właściwie genera generałkę, po prostu generalicę. Nie wiem, jak to dokładnie nazwać. Oraz dwóch takich wężonów. Tego z tego co pamiętam, dostałem w parce od mojego kolegi. No i nie zapominajmy również o minifigurce Senseia Wu a jeśli chodzi o ósmy, to tutaj sprawa wygląda dość dziwnie, przynajmniej jeżeli chodzi o minifigurki ninja, ponieważ tutaj miałem całą drużynę, aczkolwiek Jaya chyba zgubiłem, nie chyba oddałem, a jeżeli chodzi o ninja, to mam ich takich troszeczkę dziwnych wersjach, ponieważ ten Kai pojawił się w magazynie, z tego co pamiętam, bo mam tutaj zapada torsik i nóżki z tego sezonu, ale maskę już z Legacy oraz dwie takie srebrne katany. Natomiast mamy również takiego składaka, również Lloyda, któremu tu dałem główkę, uwaga, Kaja, ponieważ ma on tutaj takie czarne oczy i właśnie pod koniec tego sezonu przez Harumi właśnie stracił swoją moc, e, właściwie przed Garmadoną, no ale wiecie o co chodzi. Tutaj po prostu dałem mu takie czarne oczy, żeby to wyglądało tak, jakby był przestraszony i po prostu nie miał swoich mocy. Także tutaj w stronę Lloyda taki troszkę customik, zresztą tak samo jeżeli chodzi o Kola, ponieważ dałem mu tutaj tego dzieciaczka, oczywiście Mistrza Wu. No, ja nie miałem tej świątyni wskrzeszenia, aczkolwiek tego u zbudowałem sobie z własnych elementów, z tyłu jeszcze mam taki worek, no i po prostu ten torsik i nóżki też pochodziły z magazynu od kola. No, natomiast jeżeli chodzi o normalne stroje ninja z tego sezonu, to one wyglądały tak. Oczywiście była tutaj ta podwójna maska z Lego Ninjago Movie oraz taki oto strój, który właśnie jedynie uzejna mi się normalnie tutaj zachował. Jeżeli chodzi o figurki z świątyni wskrzeszenia, to mam tutaj również Harumi, którą to dostałem od mojego kuzyna, kiedyś ja kiedy się z nim wymieniłem. Naprawdę świetna wersja figurki, wygląda po prostu epicko. No i Harumi oczywiście mam również w wersji z tą maską nienawiści i to wygląda właśnie następująco. Jest to moja ulubiona dotychczas wersja Harumi, zobaczymy czy to się zmieni po szesnastym sezonie Ninjago. To i nóżki naprawdę świetne, no i dwie czerwone katany w rękach. Natomiast jeżeli chodzi o maski, oni to również posiadają, oczywiście, Kilo. No i ta pomarańcza maska naprawdę bardzo mi się podoba. Pod spodem, oczywiście, jego normalny wyraz twarzy. Oraz, oczywiście, jest to również Big figurka, tak samo jak Doc Shanks z szóstego sezonu. Mamy również Mystera I w wersji normalnej, oraz mam tutaj również dla niego taki torsik, na którym po prostu jest ta maska zemsty ostatnia maska, właśnie z wszystkich trzech. No i zobaczcie sobie, jak ona wtedy wygląda. Następująco, mini figurka dostała również drugi torsik. A główka oczywiście taka sama. Mam również Pixel, która prezentuje się w ten sposób. Ma naprawdę bardzo ładny hem z tym fajnym elementem złotym. Dwa na na główce oraz taki oto strój, który z tego co pamiętam jest do dzisiaj, jeżeli chodzi o serial Lego Ninjago. Jest również Garmadon, któremu to pozwoliłem ze swojej kolekcji dać takie akcesoria, które właśnie pasują do komiksów, które właśnie wyjdą, jeżeli chodzi o Garmadona, bo ma on taki oto słomiany kapelusz oraz taki jakby, no, małe ostrze. A z sezonu 9 moje minifigurki figurki prezentują się następująco. I tutaj również mam wszystkich ninja Jaya, nawet w dwóch strojach, bo jeden z nich pojawił się w takim Spinjitzu. No i oczywiście mam również Kaja, Zeyna, Kola, Nije oraz na samym końcu Loida. Natomiast oprócz ninja mamy tutaj również Mistrza U. Który oczywiście pojawił się w trzech wersjach w tym sezonie. Mamy tutaj jego taką prawdziwą wersję ze smoczą zbroją. Ten M naprawdę bardzo lubię i cieszę się, że powraca właśnie w szesnastym sezonie. Od tyłu tak to wygląda. No i to naprawdę jest świetna minifigurka. Natomiast jego główka niestety troszeczkę mi się zgubiła, dlatego dwie jego pozostałe wersje są jakby bez twarzy. To są po prostu stroje dla niego do przebrania. Mamy tutaj taką wersję jakby pokiereszowaną z tego sezonu oraz taką. Swoją drogą ta minifigurka, którą właśnie trzymam w rękach, jest bardzo ważna dla rozwoju tego kanału, ponieważ jest to główna gwiazda pierwszego odcinka na tym kanale, który kiedykolwiek powstał, jakby nekaloniczną, czyli taką właśnie ze Spinjitsu. Zresztą tak samo jak przed chwilą pokazywałem Wam Jaya. Mamy również naprawdę pokaźną armię tych yy, łowców smoków. Tutaj, jeżeli chodzi o figurki autentyczne zestawów, to oczywiście jest ich szef, czyli Iron Baron, zapada bardzo ładną laską z zestawu ze Smoczą Jamą oraz tutaj również pojawia nam się Heavy Metal, czyli postać również bardzo ważna dla dziewiątego sezonu, inaczej po prostu Wiara. A z tyłu jeszcze mamy kilku moich customowych wojowników, taki, taki, taki oraz taki. No tak to po prostu wygląda, są to moi customowi wojownicy z tego sezonu. Naprawdę długo myślałem nad tym, jak podzielić i pokazać wam minifigurki z sezonu 10. No, bo jeśli chodzi o zestawy, to pojawił się tylko i wyłącznie jeden, który właśnie temu sezonowi odpowiada. I jest to trzypak minifigurek Oni, z którego właśnie pochodzi Omega, który tutaj wam się prezentuje w ten sposób. I tutaj również pojawia nam się jeden z tych wojowników. Natomiast reszta ninja tutaj pojawiła się w zestawach z Legacy. Po prostu no, mini figurki ninja oraz sensei AU są jakby, jeżeli chodzi o stroje i no wygląd tych postaci, są z sezonu 10, aczkolwiek te figurki pojawiły się dopiero w zestawach z Legacy. Tak, tutaj troszeczkę dziwna sprawa, aczkolwiek musiałem to tak pokazać po prostu, no bo te mini figurki no z tego sezonu są. Żeby nie przedłużyć, pokażę Wam właśnie te figurki. No i tu na początku pokażę Wam najrzadszą figurkę z Ninjago, czyli Kaja w wersji Legacy. No pokaż się, Kaj, zaprezentuj swoją potęgę. To jest naprawdę bardzo rzadka mini figurka, a tak serio to jest to figurka chyba najbardziej powtarzalna, jeżeli chodzi o całe LEGO Ninjago, nie tylko Legacy. No, i tutaj, oczywiście, jest to chyba najłatwiejszy sezon, jeżeli chodzi o ninja do zdobycia. Ponieważ, tam, minifigurki pojawiały się naprawdę bardzo często w zestawach z Legacy oraz w magazynach z Legacy, nawet się dublowały, więc tutaj, akurat, no. Jest to bardzo i to bardzo łatwy sezon, jeżeli chodzi o stroje dla ninja do zdobycia. Nieco rzadka jest Nia, ponieważ ona pojawiła się tylko i wyłącznie w zestawach. W magazynach z Legacy jeszcze przynajmniej jej nie mieliśmy. No i Mistrzu również jest tutaj bardzo pospolitą minifigurką. Te stroje mi się podobają, nie także nie, aczkolwiek są po prostu już zbyt, jakby jest ich zbyt dużo, jeżeli chodzi o Lego Ninjago. No, bo przez te wszystkie lata pojawiły się naprawdę bardzo i to bardzo, e, no, w wielu ilościach w magazynach i w zestawach. Dlatego no, lubię te stroje, aczkolwiek mam nadzieję, że już więcej się nie pojawią ani w zestawach, ani w magazynach. Ale jeśli chodzi ogólnie o Legacy, to jest to chyba fala, z której mam najwięcej minifigurek w mojej kolekcji. Oczywiście z Lego Ninjago. No i tutaj pokażę Wam to tak zbiorowo. I zaczniemy sobie oczywiście od naszych ninja. Mamy tutaj stroje, które pojawiają się przez naprawdę dużo lat. Oczywiście te, które tutaj wam pokazywałem z 10 sezonu, też pod te stroje podchodzą, bo są to właśnie stroje z po prostu pierwszej fali LEGO Ninjago Legacy. W drugiej fali natomiast dostaliśmy stroje tak, tego typu, które po prostu pokazują nam połączenie sezonu trzeciego razem z czwartym, oczywiście w wersji Legacy. Tak prezentuje się na przykład Lloyd. Tutaj oczywiście on również Kaja, Kola, Jaya oraz no tak, jak przed chwilą powiedziałem Lloyda. Tutaj natomiast mamy Zeina ze sezonu 5. Jest to na razie jedyna figurka ninja sezonu 5 w Legacy i chyba ostatnia, także naprawdę bardzo ciekawa sytuacja. Również mamy tutaj NIE w wersji Samuraja X. Ona wygląda tak. Pojawiła się też chyba z tego co pamiętam w pierwszej fali zestawów z Legacy. Mamy również figurki epic battle setowe, czyli oczywiście Kola, Kaja, Jaya oraz Zeina. No i żeby troszkę ich sobie urozmaicić, dodałem im tutaj takie inne bronie, które pojawiły się w tamtych zestawach. Ale tutaj również mam oczywiście takie autentyczne bronie z tych zestawów. Mamy tego typu miecz, e, nunchako, kose e, oraz jeszcze ty mam shurikeny lodu oczywiście dla Zayna. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o te figurki ninja. No a ten kadr jest po prostu niesamowity. Mamy tutaj wszystkie złote mini figurki ninja, które pojawiły się w przeciągu tych lat w serii Lego Ninjago Legacy. Mam tutaj zarówno takie mniej specjalne figurki. Czyli takiego oto Zeina, który pojawił się w trzypaku paku figurek. Oczywiście jest on odnowieniem sezonu trzeciego oraz Loida, który jest odnowieniem sezonu drugiego, który pojawił się w chyba trzech zestawach z tego, co pamiętam właśnie w takiej wersji, ale najważniejsze są te figurki z tyłu, czyli oczywiście. Figurki na dziesięciolecie LEGO Ninjago, no bo LEGO Ninjago rok temu wydało właśnie tego typu figurki z okazji dziesięciolecia tej serii. Mamy oczywiście wszystkich Ninja, bo wszystkie zestawy również z tej podserii Ninjago zdobyłem. Oczywiście najrzadszy jest tu Sensei Wu, który pojawił się w ogrodach w mieście Ninjago. Naprawdę świetne są to minifigurki, chyba jedne z lepszych w mojej kolekcji, no bo zobaczcie jak pięknie się wszyscy razem prezentują. A bardziej szczegółowo te minifigurki opisałem w osobnym odcinku na moim kanale jakiś czas temu, więc jeżeli chcecie, to sobie obszczajcie, w prawym górnym rogu jest ten odcinek no a jeżeli chodzi o wrogów, no to mam ich tutaj masę poczynając od kamiennej armii przez ejezorów z czwartego sezonu, przez szkielety wężony nindroidy ee, dalej mamy również duchy oraz takie bardziej znane postacie typu bolobo, gravis i tak dalej. Pozwólcie, że nie będę tego opisywał szczegółowo, tylko po prostu się napatrzcie na tą przewspaniałą kolekcję. No a takim zwieńczeniem mojej kolekcji minifigurek Legacy są oczywiście postacie, które pojawiły się w zestawie Ogrody Miasta Ninjago. My tutaj zarówno mamy takie postacie jak na przykład Kaito, Christine z tego zapamiętam, tak właśnie te postacie się nazywały i tak dalej i tak dalej. Mamy również ninja w wersjach casualowych, czyli Nije, Jaya oraz Cola, a tutaj Kai i Zane dostają takie same stroje jak z Legacy. Trochę słabo. Mamy również Lloyda w wersji z krótkimi nóżkami. Jest też posąg Zayna, który też kwalifikuje się jako minifigurka. Ronan, Clutch Powers, Misako. Jakiś tam gościu z lodami. Jest również oczywiście mechanik, jego pomocnica oraz taki jakby szary robot. No, i teraz płynnie przechodzimy sobie do sezonu 11, w którym to pierwszy rzut postaci to nasi ninja w strojach takich oto normalnych z tego sezonu, które są na tyle ważne dla serialu, że pojawiałem się w serialu aż do dzisiaj. Przez te wszystkie sezony, właśnie to są takie klasyczne ich standardowe po prostu stroje. Mam oczywiście całą drużynę, także z tego, oczywiście, jestem naprawdę zadowolony. No i te stroje po prostu są fajne, mają co prawda takie zbrojki, które już wcześniej się pojawiały, natomiast maski z fajnymi jadrukami oraz tosse i nóżki dają radę. Następnie mamy mini figurki typu Slam. No i ta trójka z przodu, czyli Jay, Kai i Lloyd, pojawili się w magazynach oraz w spinnerach z tego sezonu. Natomiast te wersje figurek pojawiły się w zestawach jako takie dodatki. No i mamy tutaj co prawda tylko trzy figurki w takiej normalnej wersji Lego, ponieważ jest to Lloyd, Kai i Jay, których mam zestawów. Natomiast kola i nije mam jakby z podróbkowymi elementami na górze. To też Wam kiedyś pokazywałem na kanale, właśnie, że chodzi o zeszły rok, chyba w wakacje. W każdym razie właśnie te figurki są podróbkami, tylko i wyłącznie te elementy właśnie ich masek. Natomiast tutaj ta trójka jest już oryginalna, oczywiście, z zestawów. W sezonie 11 oczywiście mieliśmy dwa rozdziały ognia oraz lodu. No i nieco więcej minifigurek mam jakby z tej frakcji ognistych. No i z tego się cieszę, bo wolę ten żywioł niż lód. W każdym razie mamy tutaj Asfirę, która oczywiście jest tutaj jakby przywódczyją tych wszystkich wężonów. Które to pojawiły się po jej lewej stronie. Mamy również, oczywiście, sezon, jakby rozdział lodowy. I tutaj mamy naszego Zayna w wersji, oczywiście, lodowego cesarza, który dostał ode mnie tutaj zmajstrowaną, jakby nieco z przekonstruowaną broń, która, właśnie, to jakby dodaje tej, tego, jakby co było w serialu, tak? Tutaj ma on, jakby taki nieco zamrożony ten element. Natomiast tutaj mamy, oczywiście, również zwój zakazanego z który dzierży akurat WEX. Tu jeszcze jest jakiś dwóch tam wojowników, oraz mam również Akiter z takich postaci pobocznych w wersji Wilka. A jeżeli chodzi o wersję jej figurkową, to już jej nie posiadam, natomiast kiedyś ją miałem, ale teraz już nie, bo wymieniłem się nią właśnie za tego zielonego ninja, którego pokazywałam z sezonu 5. No i teraz, oczywiście, sezon 12, w którym to mieliśmy takie stroje DJ dla ninja. Oraz stroje awatary. No i mam tutaj wszystkie figurki poza Nio w wersji DG. Niestety jeszcze jej nie udało mi się zdobyć, ale może kiedyś się uda. No i tutaj na uwagę zasługuje ta zbrojka, która pada. jest bardzo fajna. Jeszcze możemy sobie tutaj zahaczyć jakby takie elementy żyć z tej gry. No i oczywiście każdy z nich ma również takie gogle pod spodem maski. A cała reszta prezentuje się tak. Powinienem mieć w swojej kolekcji jeszcze minifigurkę Okino ze sklepu dla graczy, aczkolwiek jego nie mam, ponieważ mi się właśnie ta figurka rozwaliła. Mam tutaj natomiast dwie wersje Scotta: jest ta wersja z jego pojazdu, oraz oczywiście również z sklepu dla graczy. Jest również figurka Awatara Harumi, która wygląda naprawdę świetnie. A tam z tyłu jeszcze jacyś wrogowie: jego co prawda nie mam, ale jakoś mi na tym nie zależy. Z tym czym mogę wam się pochwalić, to posiadanie absolutnie wszystkich minifigurek z sezonu 13. Jeśli chodzi o ninja, to mamy tutaj stroje hero, oczywiście od lewej Kai, Cole, Zane, Nia, Lloyd oraz Jay w takich oto zbrojach. Warto zaznaczyć, że połowa drużyny miała stroje złote, a połowa srebrne. Pojawiły się również minifigurki Barst, które to były w zestawach Spinjitzu. No i tu mamy takie jakby kilka opcji, ponieważ można sobie założyć maskę albo taki oto kapelusz, Akurat zrobiłem to w ten sposób, żebyście widzieli wszystkie opcje. No i mamy również tutaj wersję kola, której dałem takie oto oczywiście mniejsze przeznaczenia. No i właściwie tylko i wyłącznie ten kol jest jakby kanoniczną figurką. A poza nim mamy również oczywiście czaszko księżnika, jednego z jego wojowników z tyłu trzech matołów, z lewej natomiast dwóch gadzików, a tutaj po prawej jeszcze inni figurka wani oraz mistrzału. Sezon 14 i powoli zmierzamy ku końcowi. Mam tutaj cztery minifigurki ninja, nie mam tylko i wyłącznie Zaina oraz Kola, natomiast mam tutaj Jaya, Lloyda, Kaja oraz Nije, którym to dałem bronie, które były po prostu w zestawach, no bo Jaya i Kaja wyciągnąłem z gazetki, ale te bronie im po prostu zmieniłem. Stroje te napady wyglądają świetnie, a najlepiej to już prezentuje się Lloyd, który ma takie malowidła na twarzy, jest to oczywiście. Coś w stylu takiego, takiej przykrywki po prostu. No i to wygląda naprawdę świetnie. Ale prawdziwymi koksami to są te minifigurki, czyli wyspiarze. I troszkę sobie ich tutaj zebrałem. Mam dokładnie 8 sztuk. I naprawdę wyglądają oni świetnie. Są różnorodni, bo niektórym dałem po prostu inne bronie niż były w zestawach. A niektórych zostawiłem tak samo. Na przykład ten pochodzi z magazynu. Właściwie co ciekawe tylko... Ta minifigurka pochodzi ze stału, bo mam tylko jeden zestaw z tego sezonu. A cała reszta jest jakby taką kopią z magazynu, ponieważ takim normalnym minifigurką, jeżeli chodzi o magazyny, pojawił się właśnie tutaj ten oto wojownik z taką oto dzidą oraz Paul Erik, którego widzicie tutaj. A całą resztę sobie zbudowałem właśnie z magazynów. A tutaj jeszcze macie takie dwa krawy, które pojawiły się z Lloydem w magazynie, z tego co pamiętam. Nie no, ale ci wojownicy, te maski są naprawdę świetne, i chyba każdy się ze mną w tym aspekcie zgodzi. No, i teraz sezon 15. Oczywiście zaczynamy sobie od naszych ninja. W trakcie nagrywania tego odcinka jeszcze nie mam Zeina, Aczkolwiek, aczkolwiek na kanale już pewnie wisi recenzja tego oto magazynu, który to wychodzi dokładnie 17 maja, czyli w trakcie kiedy widzicie ten odcinek, już tą minifigurkę mam. Także mam tutaj wszystkich z kuba ninja. A taki przykładowy ninja wygląda w ten sposób. Tutaj każdy dostał taką swoją dedykowaną broń w zestawach, czyli tutaj akurat kolma, taki jakby wiertło. Oczywiście tym, tym najważniejszym elementem tych minifigurek jest ten klocek gumowy, który to pokażę jak wygląda. Możemy go sobie zahaczyć na nóżki oraz jako butle i jako element do oddychania. Początkowo mi się to nie podobało, ponieważ tutaj właśnie jakby ten element nie dochodzi zbytnio do główki, w sensie nie dochodzi do minki figurki, aczkolwiek po czasie po prostu mi się to podoba i uważam, że naprawdę są to świetne stroje. No a ta Nia, spytacie, co ona tutaj dostała? No bo dostała taki oto element wody, który sam sobie zbudowałem właśnie z własnych elementów, Odtwarzając jakby ten klocek z figurki NRGN, nee. no i właśnie zrobiłem taką jakby falę, a sama figurka oczywiście pochodzi z magazynu. Tutaj ma ona włoski oraz taką oto maseczkę, również taki oto element wodny w ręce. A moja kolekcja Merlopian wygląda w ten sposób. Z tyłu oczywiście glutinos oraz taka oto mini armia wojowników. Właściwie jest ich tutaj łącznie czterech. Mam również Bentomara, któremu to zrobiłem drobną korektę, ponieważ w magazynie dostał on taką naprawdę wielką broń, zrobiłem z takiego świetnika, a tutaj dałem mu tego typu element, który to pojawił się w zestawie z Marvela przy, przy tej takiej jakby bestii z Eternals. I wydaje mi się, że to wygląda zdecydowanie lepiej. Oczywiście w ręce dzierży on również tutaj amulet fal, no i minifigurka jest naprawdę konkretna. Także może nie mam tutaj ich zbyt wiele, ale i tak jestem zadowolony z mojej mini kolekcji. No i ostatnie minifigurki, które dzisiaj przedstawię, pochodzą pod serii Ivo, która to zadebiutowała w tym oto roku. Jeśli chodzi o ninja, to mieliśmy tutaj Spinery, Loida, Jaya oraz Kaja. Ja akurat posiadam jedynie Kaja, który wygląda w ten sposób. Główka całkiem fajna, z tyłu naprawdę wygląda to świetnie. No i minifigurka jest całkiem spoko. Ech, mam też pixel z tymi włoskami, które dostałem jako uszkodzony element w dojo. No, i dalej po czterech miesiącach zgłoszenia tego elementu nie dostałem go z Lego Serwis. No, szkoda, ale może kiedyś się uda. No, i mistrzu w tym stroju również bardzo mi się podoba. Z tyłu wygląda tak. Bardzo ładny symbol. No, i naprawdę świetna szata. A jeśli chodzi o naszych ninjasów, to ich ustawiłem sobie na takiej, jakby podstawce, którą niedawno zbudowałem i mi się ona naprawdę podoba ponieważ mamy tutaj z tyłu oczywiście dwa sztandary z Minjutsu oraz taką oto postaweczkę, którą zbudowałem z własnych elementów. Mam tutaj piątkę z sześciu ninja, natomiast Jay pojawi się w czerwcu w magazynie lego ninjago, także będę miał komplecik i wtedy na pewno pokażę wam tutaj jakby e, no update tej kolekcji moich minifigurek, w sensie kiedy kupię ten magazyn z Jayem postą, po to pokażę jak to wygląda właśnie jeżeli chodzi o wszystkich ninja na tej postawce, a te stroje są naprawdę genialne. Pokażę on to na przykładzie kaja. Bardzo mi się te stroje podobają i są to w sumie na miejscu pierwszym, jeżeli chodzi o moje wszystkie stroje z Ninjago, są to właśnie moje ulubione. No, zobaczcie jak to świetnie wygląda, naprawdę, to połączenie kolorów, te takie klasyczne elementy, naprawdę świetnie to wygląda i mi się te stroje naprawdę potężnie, mega podobają. No, a wrogami Ninja w podserii Evo byli tacy wężonowie. Tutaj na pewno trzeba wyróżnić tego oto gościa, który ma naprawdę świetne elementy, jakby pięści, oraz tego z dynamitem który ma krótkie nóżki, natomiast te figurki są niestety niekanoniczne i troszeczkę szkoda, bo chętnie zobaczyłbym takich pomarańczowych stworków, oczywiście w samym serialu. No a w formie takiego podsumowania pokażę Wam figurki, które są albo moimi customami, albo powtórkami z kolekcji. No i mam tutaj właśnie mojego customowego Skuba Kaja, którego to zrobiłem zanim wyszedł 15. sezon. Mam tutaj torsik oraz element właśnie jakby no, tego nurka, z serii Lego City dałem mu również taką kuszę oraz element ognia, żeby było wiadomo, że jest to Kai. Mamy również zainę, którego na tym kanale już mogliście zobaczyć, przy okazji przeglądu magazynu, właśnie z tą postacią. No, bo tutaj mamy Torsik, oczywiście, z pod serii Evo. Moją customową wersję, właśnie jego tego ostrza z sezonu trzeciego. Techno ostrza, no i właśnie to jest moja wersja na sezonu trzeciego, a za nimi widzicie moje powtórki minifigurek z Ninjago. Nie są to oczywiście wszystkie, no bo wszystkich oczywiście nie mam odbudowanych, no i zobaczcie jak to wygląda. Tutaj z lewej mam aż trzech Digi Kajów. mam też oczywiście figurki Legacy, bo tego zabraknąć nie mogło. Tam jeszcze są jakieś DJ Digi Ninjas z magazynów, jakiś Kai, jakiś Zayn oraz Ronan. Także to było na tyle w dzisiejszym odcinku. No, i podsumowując, ten mocarny odcinek, nie wiem co mogę powiedzieć. Naprawdę, mam tych figurek dość sporo. Nie liczyłem ich dokładnie, aczkolwiek wydaje mi się, że jest ich na pewno ponad 200. No bo tych figurek mam po prostu całą masę, jak pewnie widzieliście w dzisiejszym odcinku. Żeby nie przedłużać, dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka na tym kanale. Jeżeli Wam się spodobał, to oczywiście wiecie co macie robić. Łapeczka w górę was subskrypcją byście przekapili koniec tego typu odcinków oraz dzwoneczkiem, byście dostawali wszystkie, absolutnie wszystkie powiadomienia na tym kanale, które dostawać musicie. To by było na tyle. Trzymajcie się i dajcie znać w komentarzu, jakie minifigurki z Lego Ninjago wy posiadacie w swojej kolekcji. No nie musicie robić jakichś takich mega dokładnych analiz w komentarzu, ale możecie napisać na przykład swoje top 3 figurki, które posiadacie właśnie z Lego Ninjago. To by było na tyle. Trzymajcie się i ja już spadam. Cześć!